Dzień dobry, moje nazwisko Przybyciem Grzegorz. Wszyscy tu obecnie znacie mnie, bo mieszkamy razem na jednym osiedlu praktycznie. Barwienie jajek metodą batikową. Ja to stosuję od dziecka praktycznie. Pewnie ktoś, kto mnie zna, to wie, że zawsze te jajka są tak ozdobione. Ja się nauczyłem od ciotki, czyli od pani Hanny Czachura. Oni tam dużo wcześniej takie rzeczy robili. Metoda batikowa polega na tym, że nakładamy na zimne jajko, suche, odtłuszczone, wosk. Wzór jest, no, może być dowolny, ale najlepiej właśnie, tak jak mówiłem, stosować wzory już takie gotowe. Wtedy wygląda ładniej. Nakładamy wosk na suche i odtłuszczone jajko. Następnie to jajko wkładamy do barwnika i tam, gdzie jest wosk, tam nie wchodzi farba i przez to uwidacznia nam się ładny wzór na jajku. To jest zupełnie taka sama metoda jak te spódnice, które mamy, te farbianki tak zwane niebieskie. Czyli one są też wykonywane metodą batikową. Tam było coś takiego, że był wzór kwiatowy. Na takich drewnianych klockach na białe płótno nakładano wzór i później to barwiono indygo. I tam, gdzie był wosk, to nie było farby i uwidaczniał się biały, ładny wzór. Dobra, może zaczynamy, nie? Dobra, no to... już wam tutaj dam. Przepraszam cię. Przesuńcie trochę tyk, albo rozłóżcie sobie, bo boję się, że może odparzyć ten stół, dlatego nie dałem to na tym, dla tych szklanek, nie? Masz rozwiół. Możecie sobie tak zrobić, żeby to jajko podzielić na trzy części. Musicie tam przesunąć to albo wyciągnąć. Ja będę miała najładniej. Ja będę naprawdę szczęśliwy, jak przed samymi świętami, najlepiej w piątek, takie jajka sobie wymalujecie. I zaniesiecie do święcenia. No to teraz spełnić marzenia. Zaraz tutaj zrobię takie przykładowe jajko, które zaraz podbarwię i pokażę tutaj. Ja robiłem to dla koła gospodyń i one robiły takie. A ile osób przed samymi na same święcenia zabrało, no to już... Już ci daję. Barwniki są spożywcze, one są bezpieczne. W tym roku kupiłem takie typowo spożywcze, 11 kolorów. Zaraz zobaczymy, jak to... Sposób rozpuszczania jest taki sam jak normalnie farb do jaj. Wiadomo, trzeba octu dać, żeby był utrwalacz. I co jest ważne później po wymalowaniu i podbarwieniu tych jajek, co zrobimy, to natłuszczenie tego. Wiecie, jakby było ciepłe jajko, to by ten wzór się rozmywał. Tylko to głowa mi się nie podoba. Spokojnie, należy sobie poćwić i zobaczysz, jak... Na rok będą piękne. Tak, jasne, że tak. A ten wosk jest w ogóle nie gorący. No właśnie, ja zaświeciłem wcześniej to. No nie jest gorący. A to rysuje się, że to... No. I ważne jest właśnie mieć dobrą szpilę. Fajnie, żeby jak najwięcej osób to poznało i żeby to stosowało. No. Tak. Kiedy już mogę włożyć? No, możesz sobie. A co mogę zrobić? Co? Możesz próbować się ciągnąć jeden. A to jakiego koloru włożyłaś? A jest różowy? A nie, może. Jest to z tego pazyka, z tego. O, widzisz?
Takie podbarwione jajko bierzemy sobie, suszymy, albo najlepiej w ogóle odstawić do wysuszenia. Później wziąć troszeczkę masła, może być też olej, natłuścić ręce i to jajko dobrze natrzeć. Można najlepiej zostawić sobie w ogóle do, nie wiem, pół godziny, godzinę, żeby to wsiąkło, zatkało te wszystkie pory, które są w jajku. I później nadmiar można sobie ściągnąć. I wtedy wychodzi takie właśnie jajeczko, coś takiego. To jest tak na szybko, więc ono nie jest takie jakieś takie zbyt dobrze zrobione. Ale ten, ale... I takie jajko wytrzymuje bardzo długo. I generalnie też można je później do sałatki, do wszystkiego użyć po święceniu, bo to nie przeszkadza w niczym. Ja dopiero w tym wieku się wytrzymam robić. Zobaczycie, jak będziecie robić przed samym następnym razem. To już inaczej, nie? Większa wprawa będzie. Miały ponad 1000 zarów kwiatowych. Na przykład jak to w Starej Lubowli albo w Muszynie, znaczy w Muszynie akurat nie ma takiego muzeum, ale w Starej Lubowni